Sytuacja wygląda następująco, widzowie. Jesteśmy teraz na 2B2T, 3 czerwca robiłem live'a urodzinowego. No jak widzicie po moim ekwipunku, coś tutaj się nie zgadza, nie? Mam jakoś mało rzeczy. Otóż zostałem zabity. Jak to się stało, pewnie zapytacie. Także już wyjaśniam i tutaj macie shota z live'a. Leciałem do widza, który poprosił mnie o parę itemków. Stwierdziłem więc, że przylecę i dam mu jakiegoś kita z setami i z czymś, co pozwoli mu przetrwać. Znajdował się on na spawnie, a ja gdzieś dalej także podróżowałem do niego autostradą. Co do autostrady, to żeby po niej swobodnie lecieć, potrzebujemy 3 kratek wysokości, jak i kilku kratek szerokości. Czasem są na niej jakieś nierówności i bloki, które po prostu wyłączają haka Elytra Fly, uniemożliwiając latanie. I tak też było w tym przypadku. Zatrzymał mnie obsydian. A co stało się dalej? Zobaczcie. Oj, oj, oj. O nie, o nie! Wydupcyli mnie z kryształów! Co jest? No nie, ja miałem tam parę kitów. Kurde. Ale stary, ja tylko przylatuję przez spawna. Jest taki moment, gdzie jest ta arena PvP, nie? I tam okazało się, że jest 5 osób. Ja sobie przeleciałem i tak. Już. Dokładnie w taki sposób zginąłem po raz pierwszy z rąk gracza na 2B2T. A szkoda, bo w ekwipunku miałem wiele różnych kitów i nie spodziewałem się, że umrę tak szybko. Kryształy serio są mocne. Mimo tego postanowiłem dać przedmioty widzowi, żeby go nie zawieść. Przy okazji patrzcie, jak świetnie działa rozkładanie się elytry na 2B2T. Oj, oj, oj. Siema Jasiu, jaki czat! Proszę Jasiu. A na koniec live'a poryspiliśmy razem trochę widerów na spawnie. Pokiwaj główką, jak czaisz to. Dobrze, dobrze Jasiu, robimy to, dawaj. Także ta cała akcja przenosi nas do momentu, w którym znajduje się teraz. Mam lipę straszną z elytrami tylko. I chyba shulker boxa z elytrami. Miałem go w ekwipunku i mam tylko jedną elytrę, nie? Także jest tragedia, ale mam na szczęście z expem shulkera całego. Także jestem uratowany, no. Dzisiaj lecimy serio do miejsca. Słuchajcie, nie wiem jak oni to zrobili. Takie rzeczy na 2B2T się dzieją, że to jest po prostu niesamowite. Lecimy generalnie do miejsca, które nazywa się Wasrige Hole. No i samo Wasrige Hole oznacza wodniste piekło po polsku. Także już możecie mniej więcej się domyślać, co to znaczy, słuchajcie. To miejsce na 2B2T powstało 1 sierpnia 2019 roku i 8 sierpnia było już zgryfowane. Za długo to miejsce nie powstało, bo tylko tydzień udało się mu przetrwać. I o co tutaj chodzi? Czemu ja się tak tym wszystkim podniecam? Jest to po prostu miejsce, gdzie występowała woda w Netherze. Czajcie to? No i też pewnie się zapytacie, ej, jak to jest możliwe, że woda w Netherze, nie? Kiedy był backdoor w 2012 roku, kiedy się wydarzył, bardzo niewiele osób o tym wiedziało. Wiedział o tym PopBob, jeszcze tam parę osób, między innymi gracze za pomocą moda Too Many Items, który był kiedyś bardzo popularny, używając tego backdoora, mogli z tego Too Many Items brać po prostu sobie przedmioty. No i jak wiemy, oczywiście kubełka z wodą w Netherze nie da się wylać, bo po prostu ta woda znika, tak? Oni brali taki blok wody, kiedyś był dostępny blok wody w Minecrafcie. Oni brali ten blok wody i mogli go stawiać. Do tej pory nie wiadomo, ile dokładnie tych bloków wody zostało postawionych na 2B2T. Z tego, co mi się wydaje, wiemy o 3-4 źródełkach wody, które już nie istnieją. Bardzo możliwe, że na mapie teraz, w tym momencie, kiedy ja jestem na serwerze, gdzieś ta woda dalej jest ukryta. A wręcz jestem o tym przekonany. Na 2B2T istnieją nawet strażnicy takich zjawisk, gdzie chronią i ukrywają takie miejsca jak woda w Netherze przed innymi. Niektóre z nich przetrwały nawet dekadę, a jedną z takich osób jest Kurier 6, który twierdzi, że woda w Minecraftowym piekle istnieje po dzień dzisiejszy. Podał on koordynaty jednego z takich miejsc youtuberowi Salowice1. Water in the Nether. No, that's impossible. You can't put water in the Nether in survival Minecraft. Który nagrał krótki film o tym zjawisku, gdzie bloki wody, które teraz widzicie, zostały położone najprawdopodobniej przez PopBoba w okolicach 2012 do 2015 roku. Oh my god, there it is! There it is! Oh, this is so cool! Jak się pewnie domyślacie, zostało to zgryfowane przez gracza Armorsmith w grudniu 2020 roku. Zaskakującym faktem było to, że sama woda przetrwała tam bardzo długo, bo stała tam od 5 do 8 lat. I to na koordynatach x18000 na z-3700, czyli relatywnie blisko spawna. Cytując jeden z redditowych komentarzy, woda w Netherze była głównie rozprowadzona wokół spawna, poniżej
czyli promienia 1000 kratek. Jednakże zaczęła ona znikać z niewyjaśnionych powodów, po tym jak spaczowano kładzenie waterbloku w Netherze. Później wierzono, że cała woda zniknęła po erze youtuberów na serwerze. Podobno istnieją sposoby, aby sprowadzić wodę do Netheru, które wymagają redstone, ale nie sprowadza się to do niczego więcej niż o wow. Ogólnie jak teraz widzicie, jestem na Ring Roadzie na 2B2T. Już wam pokażę, co to tak naprawdę jest. Ring Roady na 2B2T to są właśnie, kwadrat tak podświetla się na zielono. Jest to właśnie Ring Road, jest napisane właśnie gdzie on jest. No, tu jest na 200 kratce Ring Road, jest to pierwszy Ring Road. Jest tutaj jeszcze napisane, że jest 4 kratki szerokości, tak? Kolejny jest w postaci Diamond. Jest to Diamond Ring Road, czyli taki rąb, tak? I jakby diament. I on tutaj jakby po skosach przychodzi, tak? Że łatwiej można było się wszędzie dostać. I tak to wygląda, że jest kwadrat, diament, kwadrat, diament, kwadrat, diament. A znajduje się tutaj na tym 10K Ring Road. Jak widzicie, nie każdy jest pokryty obsydianem. Niektóre są po prostu wykopane. I tak to zajmuje giga dużo czasu. Także chwała im za to, że to zrobili, bo bardzo efektywnie da się przemieszczać. No ale jak widzicie, tutaj bardzo blisko Ring Roada jest miejscówka Wasrige Hole. No i przeżyło do tydzień, nie? Nie wiem, czy to był leak koordynatów, chyba tak. Otóż sama historia tego miejsca jest nieco inna niż moglibyśmy się tego spodziewać. Wcześniej wspominany Kurier 6 podał kordy bloku wody, która znajdowała się na dachu Netheru. Dwóm graczom. Zbudowali oni bazę z wodospadami, drzewami, a nawet farmą jedzenia, co jest niemożliwe do stworzenia w Netherze, bo nie ma tam właśnie wody. Tydzień później Kurier 6 z innymi graczami przybyli do bazy i chcieli użyć redstone'owej maszyny, aby sprowadzić źródło wody na spawn Netheru i go całego zalać. Jednakże po tym, jak Housemaster zablokował dach Netheru, skryfowali oni bazę 7 dni po jej powstaniu. I to jest ta miejscówka. Tutaj autostrada przez nią przebiega, to jest dosyć śmieszne. Już wam tłumaczę, jak to wszystko się tutaj wydarzyło. Wejdę sobie na Freecama. Nether Roof jest czysty jak pupcia niemowlaczka, ale tutaj właśnie Nether Roof był miejscem, gdzie woda sobie tutaj spływała. Generalnie właśnie gdzieś tutaj, w tej okolicy była postawiona tabliczka i tak jak tutaj widzimy ten waypoint, prawda? Był postawiony beacon, który szedł do samej góry, przez bedrock się przebijał. Tutaj było spuszczona woda. Generalnie wyglądało to tak, ja daję wam screen na ekran, że tutaj była taka piramidka jakby, z której lała się woda i gracze rozwalili bedrock, jak jeszcze można było rozwalać bedrock na Nether Roofie. Tutaj były poprowadzone wszędzie akwedukty, widocznie one są już wszędzie pogryfowane. Tutaj z bedrocka lała się woda i przedłużali ją akweduktami, co 7 bloków dawali kratkę niżej bloczek i wtedy woda się lała na kolejne 7-8 kratek, jak to w Minecrafcie jest. I z jednego po prostu bloku wody ciągnęli go bardzo długo, robiąc akwedukty. Jest to też miejsce, w których jest tutaj ta woda, są jedynymi miejscami na 2B2T, gdzie są lawakasty w Netherze. Kurczę, patrzcie jak to wszystko wygląda. To wygląda naturalnie, na pewno nie wygląda jakby to stawiał gracz. Żaden gracz by tego tak nie postawił. Patrzcie, i to jest argument taki nie do podważenia, że tutaj była woda, nie? Woda zamieniła się w obsydian. No niby mógł ktoś sobie położyć ten obsydian, ale tutaj jest, widzicie, warstwa kobla. Z pewnością była tutaj wylana woda. Pewnie zastanawia was, jak to się stało, skąd i jak tutaj było wiadomo, że tu jest akurat woda. Otóż gracz podłoga Kurier 6 podłoga pobrali bodajże 21 tysięcy world download Netheru, 21 tysięcy kratek i dzięki jakiemuś tam oprogramowaniu próbowali namierzać dziwne bloki. Z tego co wiem, sfiltrowali to jakoś tak, że szukali bloków wody i znaleźli bodajże właśnie 3 bloki wody w tym promieniu. Ich planem było też przeniesienie tego source bloku wody w jakiś sposób na spawn i zalać spawn netherowy wodą. Jednakże skończyło się to później tak, że Housemaster usunął wszystkie bloki na dachu Netheru właśnie jakoś w 2019 roku. Na dachu Netheru już wtedy nie było nic. Generalnie pochodziłem i porozglądałem się tu jeszcze chwilę. Zostawiłem po sobie tabliczkę oraz zobaczyłem miejsce, gdzie kiedyś była farma i być może już usunięte z 2B2T spawnery świnek. Niesamowitym było zobaczyć miejsce, gdzie dzięki exploitom w Netherze mogła popłynąć woda. Zobaczcie teraz, jak wyglądało to miejsce przed grifem. Otóż sama baza z daleka wyglądała w taki sposób i na pewno przyciągała uwagę. Jak widzicie, była tu farma zboża oraz wiele ciągnących się w dół filarów wody, które oczywiście pochodzą
z jednego źródełka nad Bydrogiem i zostały tak rozprzestrzenione za pomocą systemu akweduktów. Tutaj nie wiem dokładnie co to, ale wygląda mi to na jakąś lodową zjeżdżalnię czy coś w tym stylu dla łódek. W każdym bądź razie wygląda to dosyć świeżo. Powiem wam jeszcze jedno. Po gryfie tej bazy twórcy postanowili zbudować jeszcze jedną. Tą, którą odwiedził wcześniej wspominany Salce 1, gdzie źródełko wody nie było już tak ukryte. Akordy oczywiście mieli od tego samego gościa, czyli Kuriera 6. Na serwerze powstała jeszcze druga lokacja, nazwana Wasrige Hole 2, czyli Wodniste Piekło 2. No i teraz sobie tam pójdziemy, zobaczymy jak to wygląda, szczerze tam nie byłem. Już sobie tutaj zaznaczyłem drugą lokację. Na szczęście jesteśmy praktycznie pod Kaiwayem, także szybko tam dolecimy. Wyruszyłem zatem do drugiej lokacji. Podróżowałem autostradą, a potem trafiłem na bardzo długi tunel, który praktycznie kierował mnie prosto do tego miejsca. No widzowie, zostało mi teraz 7000 kratek drogi właśnie tym długim tunelem, także ostro. Nie mogę tu nawet łódki postawić, żeby się szybciej przemieszczać, tylko po prostu zostawiam sobie autowoka, sam mi idzie. No i idzie, tak? I słuchajcie, tutaj na serwerze pojawił się komunikat, że serwer restartuje się w przeciągu 15 minut i tu każdy jest No, what? Czekałem 4 godziny i w ogóle. I tutaj gość hahaha, suck shit for non-prios, haha, xd, wiesz. Bekę mają ludzie z niepriorytetowych graczy. Tutaj z Reddita znalazłem post na Reddicie oficjalnym TubiTuti, że jest to druga udokumentowana Nether wodna baza, która została zniszczona niedawno. Niedawno, czyli rok temu mniej więcej. A pierwsza została zniszczona oczywiście po tygodniu. No i tutaj są członkowie bazy, którzy ją zbudowali. Prawdopodobnie osoba, która zgryfowała tą bazę, przez przypadek zszerowała screen sharing na voice chacie, na Discordzie włączyła i baza została zgryfowana end krystalami. Tak napisali prawdopodobnie. Podobnie, że tak zostało. Nie ma tutaj lava castów. O, patrzcie, tu jeszcze jest pozostały wyrośnięty kropsik w Netherze, także to jest mega rzadkie. Bo jak wiecie, jakbyśmy tutaj zasiali, to na pewno by ani trochę nie wyrosło bez wody, bez światła, także tego już raczej nigdzie nie spotkamy. Zrobię sobie tego screena. I tak sobie teraz myślę, że mogła to być ostatnia roślinka, która przetrwała w Netherze na TubiTuti do dnia dzisiejszego. No, oczywiście cała baza jest totalnie rozdupcona. Ogólnie myślałem, że to będzie więcej gryfu. Może dlatego, że nie jest to zbyt popularne jakieś tam miejsce. Dużo ender chestów w pobliżu, jakieś parę portali i to tak naprawdę tyle. Sama baza przetrwała tutaj rok, także dosyć, jest to dosyć sporo. Akurat w tym miejscu ciężko było doszukać się śladów po wodzie. Gdzieniegdzie na jeziorkach lawy możemy zobaczyć wzory obsydianu, które zrobiły się po jej wylaniu. Ale to w sumie byłoby na tyle. Tutaj mam jakiś hub netherowy. Także o, tutaj możemy na pewno stwierdzić, że tu była woda akurat. Widzimy tu obsydian, no i takie charakterystyczne wylanie wody. Tu jest jakaś tabliczka jeszcze. Amino was a huge cloud chasing faggot here. Druga instancja tej bazy nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak ta pierwsza. Możecie dać znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ogólnie była ona do niej bardzo podobna. Też znajdował się tu system akweduktów, ale woda nie była na dachu netheru, tylko w środku fortecy, do której każdy miał dostęp. I to ile przetrwa, zależało tylko i wyłącznie od graczy. Znajdował się tu też pierwszy wyrośnięty melon w tym regionie Minecraftowego piekła. Poza tym były tu farmy, wiele budowli typu kościół, małe dróżki i domki, a otaczały je wodne filary, tak samo jak w pierwszej odsłonie bazy. Oczywiście najważniejszą rzeczą w tym miejscu, przynajmniej dla mnie, która znajduje się na TubiTuti po dzień dzisiejszy, jest ten mały, samotny ziemniaczek. Patrzcie, widzowie, ten klocek tutaj z tym zasianym ziemniakiem chyba dalej istnieje na serwerze, także to jest mega rzadkie. No i tutaj na pewno ta woda była w tym miejscu, nie? Na bank. Tego tutaj netherraka nie było na TubiTuti.